Don't allow the guilt to drain your fortitude. Siemaneczko, cześć, witam. Zaczynamy kolejny odcinek. Przydałoby się te drzwi otworzyć, więc spróbujemy to teraz zrobić. Otwórzmy sobie tutaj dziennik. I tutaj mamy 7. 77 na końcu będzie, a tutaj jest 2277. O, to będzie to. Czekajcie, jak to... lewo, prawo, ok. Tutaj będzie... Ło, 9000. O kurde, jakie to durne. Wiecie, to wiele nam się to skasuje. O cholera. Nie widzę tutaj żadnych takich tych. A jest, 9600. Piak. 9675. Dobra, i tutaj mamy ostatnie. Wow. A tutaj będzie wow, 907. Wow, udało mi się to rozwiązać. Powiem wam, że jestem szlak. Jedna rzecz w tej grze mi się nie podoba. Mianowicie zaraz wam coś pokażę. Księga Cieni. Dość mało znaczący, pomniejszy artefakt. Głupi starość, nie przekraczający poziomu dystynkcji, jaki można znaleźć wśród przedmiotów sprzedawanych za zawyżoną cenę młodym i naiwnym adeptom okultyzmu na licznych nielegalnych bazarach staroci. Jestem jednak do niej przywiązany, ponieważ zapoczątkowała długą i owocną przyjaźń z Harrym Houdinim, który wypełnił pustkę wynikającą z mojego braku krewnych, plasując się gdzieś pomiędzy postacią ojca i osobliwego wuja. Weźmy to. Tutaj się pojawi teraz nowa rozmowa. Well, I'll be damned. It looks exactly like the one you sold me 10-15 years ago. Now I simply must inquire, kid. Did you scam me back then? Or are you trying to right now? Wiecie, to możemy... Nie, do sklepu nie będziemy zaglądać. Generalnie pokażę wam jedną rzecz. Przejdźmy się w tą stronę. No i proszę, mamy tutaj przedmiot, który nie jest w żaden sposób zaznaczony, chyba że na czerwono jest. Aha. Widzicie, tu mamy takie czerwone tło, który powoduje, że informuje nas o tym, że tutaj jest jakiś przedmiot do zdobycia. Coś podobnego na skroś z Resident Evil. Nie jestem z tego dumny, ale lina wisielca jest niewiarygodnie cenna dla diabłów takich jak Harry, a ja potrzebuję jego pomocy, aby rozwiązać tę sprawę. Dobra, weźmy to. Widzicie? I teraz mamy tutaj na taki kolor no normalny. Czyli tutaj też coś może być i tutaj też coś może być do zebrania. Okej. Okay. Tak samo tutaj. O. I tutaj.
I tutaj. Zmienia postać rzeczy nam troszeczkę. Tutaj też coś przeoczyłem. Chyba, że tutaj trzeba wpaść. Holender. Dobra, mamy linę. Nie wiem co. A tutaj jest jeszcze jakaś zagadka ze statuą. 2, 4, 6, 9. Ej, skąd mam ten klucz na dole? Gdzie to? Spróbujmy tutaj zejść na dół. I spróbujemy to rozwiązać. Teraz tak, 18. Sobie tutaj otworzę to. To jest 100. 100 plus 10 plus 1. Tylko czekajcie, ja bym musiał sobie otworzyć dziennik jeszcze. I 18 to jest 1. 10 i 8. Będzie, a tu jest, czekajcie, bo tu jest 18, czy co tu jest? Aha, 1822 tam jest chyba. Schowajmy to urządzenie na razie. To jest 1810. Aha! 1800... Wiecie co, ja sobie użyję kalkulatora, żeby nam było łatwiej. Minus to plus 1 plus 1. Tysiąc osiemset dziesięć. Tu jest 1899. Minus 100, minus plus 10, plus 1 daje 1810. Dobra, czyli musimy tutaj zrobić 1890 z tego klucza. Teraz wybierzemy sobie to. Wybierz klucz, otwórz urządzenie i tutaj możemy... Tylko ja muszę otworzyć jeszcze dziennik i 1800, czyli musi być tu. Wróć, nie tak. Możemy tutaj zmienić sobie, widzicie, 1800 i na górze 99, ok. Jest. O, chyba tak to będzie, ok. Zapisz klucz. No i teraz powinno się nam udać to otworzyć. Teraz tutaj mamy stówę. Stówa to była LK. Dobra. 10 to było to. Róg nieznanego pochodzenia. Raz lub dwa razy na tysiąclecie może wystąpić koniunkcja pomiędzy wymiarem naszym a wymiarem demonów. Niektórzy z jego mieszkańców potrafią przepełznąć wtedy przez rozwarcie do świata, który nie jest ich własnym. To może być pozostałość po właśnie takim zagubionym wędrowcu, jako że zdecydowanie nie pochodzi
to z tego świata. Czego jednak nie potrafię okiełznać umysłem, to to, w jaki sposób von Bodmer dostał coś takiego niespotykanego w swoje ręce. Róg zdaje się lekko wzmacniać moją więź z towarzyszem. Okej, okay. Zrobiliśmy trochę tych punktów. Dobra, kolejna zagadka rozwiązana. Cieszę się bardzo. Pójdziemy teraz tutaj, bo tutaj coś jeszcze jest, widzicie? Na czerwono świeci. Rozejrzymy się tam. Nie wiem, czy tam wszystko zebrałem, czy nie. Tajemnicza kobieta, dobra, to zostawmy. Idźmy na górę. Tylko tak, tutaj coś jest, ok. Tylko, że w tym momencie nie odkryliśmy czegoś, co by nam tutaj pozwoliło coś zebrać. Więc tutaj jestem jakby bezradny w sumie. W takim razie możemy spróbować otworzyć te drzwi, chociaż tutaj chyba też nic nie zrobimy. Ewentualnie możemy tutaj jeszcze to sprawdzić, ale porozmawiać ze zbrojmistrzem. Ciekawe, w jaki sposób miałbym to zrobić. Czekajcie, tam na dół to możemy zejść. Tutaj. Niech będzie to. I tutaj możemy zjechać jeszcze na dół. Tutaj ewentualnie coś sprawdzić jeszcze, czy wszystko ogarnęliśmy. Patrzcie, zwróć uwagę, tutaj pod nami jest jakiś podest, który pewnie można otworzyć. Tylko tak, tutaj nie jestem w stanie nic zrobić w tym momencie. Jedyne, co możemy zrobić, to teraz spróbować pootwierać te przejścia. Chociażby tu. Spróbujmy tam podejść, spróbujmy to otworzyć. Nie wiem, czy mi się uda, bo generalnie jedna rzecz mi tutaj trochę niepokoi. Nie mamy tutaj tego się nawet chyba nie da otworzyć. Przy tym urządzeniu nie mamy wszystkich tych segmentów odblokowanych, widzicie? Mamy dwa, a dwa są nieaktywne i nie wiem, jak to odblokować. Szczerze powiedziawszy. Sprawna kartka papieru. Klucz 10. O, tym kluczem możemy sobie zmieniać kombinacje, tak? Otwierać sobie różne rzeczy właśnie. Różne przejścia. Spróbujemy teraz tutaj zniszczyć to przejście, to po pierwsze, a po drugie ten pokój tworzyć jeszcze. Oh shit. Interakcja. Czy ja tutaj mogę coś otworzyć? Ha. Czy to dopóki nie mam tutaj odblokowanych wszystkich segmentów. Mam tylko dwa, widzicie. Tym nie możemy sterować. To na razie tutaj chyba też nic wiele nie zrobimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego też nie otworzymy. Tutaj jest przejście w jedną stronę. Tutaj też chyba nie przejdę, bo nie mam jakiejś tam mocy pewnie. Tutaj możemy spróbować przejść. Okay, tylko że nie wiem, co ja to mam ustawić, szczerze powiedziawszy.
Wiecie co, chyba już zauważyłem, tutaj mamy 1832, 1888 i 1800. Czyli musimy tutaj sobie, może 1832, czyli tak 1800 i 30 na górze będzie 30 i tutaj, Boże, to jest 32. Wróć. Dobra, a tutaj ma być 3. Ja pierdziu. 1888. 8 to jest tutaj w ten sposób. Ale to jest dosyć proste się wszystko wydaje, tylko na początku nie jest. 80. I 1800. Ło, wow, a to już, jak jest 0? O kurde. O, jest tutaj, dobra. Ja pierdziowicie. Udało się. Się troszeczkę pogra i pozna mniej więcej co, gdzie, jak. To jest, to się pcha grę do przodu. Nie wiedziałem, jak tego ustroństwa na początku używać. Dobra. Tutaj jest, widzicie, coś do zabrania bez kolor czerwony tła. No właśnie. Notatka z deszyfratora. Maszyna Kondrum pokona Enigmę. Już wkrótce zrozumieją, że popełnili błąd. Już ja o to zadbam. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu, aby przetestować wykorzystanie fal. Jak zwykle muszę przetestować ją na Marii. Ukryłem kilka zagadek w domu. Udaję, że to gra. Ona to kocha. Gdy ustawi numer, będzie mogła wysłać wiadomość pasującą do zagadki. Nie czuję się dobrze z wykorzystaniem jej do tego, ale nie mam wyboru. Cóż za uroczy pomysł. Jestem pewien, że w przyszłości mógłbym stać się czymś wielkim, może nawet przełomowym. Będę musiał kiedyś do tego wrócić, ale nie przed ukończeniem Golema. Tak na marginesie, kto przy zdrowych zmysłach traktowałby swoje jedyne dziecko jak szczura laboratoryjnego. Ukryłem kilka zagadek w domu. Udaję, że to gra. Ona to kocha. Gdy ustawi numer, będzie mogła wysłać wiadomość pasującą do zagadki. Okej, okay, weźmy to. Dziękuję ci, Sigmund. Zbadaj głębiej niedokończone opus magnum ojca. Porozmawiaj z zbrojmistrzem. Czekajcie, tobie to jeszcze zobaczę. A, tutaj nie ma nic. Tu jest jakaś informacja. Aha, możemy sobie zmienić klucze. No tak, to wiem. To już wiem niestety wcześniej. Dobra. Tutaj jeszcze wszystkiego nie odblokowałem. Zamek kołowy, nosz, szlak. O shit. O shit. Lewo, prawo.
Nie wiem, co tu miałbym ustawić po pierwsze, więc... Nawet to są tu nieczytalne te wskaźniki. Wszystko na zero ustawione. Gdybym wiedział jeszcze, co ustawić. Jaką kombinację, to może bym to dał radę. Aha, ja tutaj widzę, że stąd nawet nie mogę wyjść. Okej, zostawmy to na razie, tą maszynę kołową. W sumie to nie mam wyjścia. Aha, tutaj nie przejdziemy, dobra. Gdzie to ja możemy się wrócić jeszcze? A, chyba już nie mogę. Tutaj coś mamy do zebrania. Wężowy węzeł. Przez wiele lat niektóre formy okultyzmu były tolerowane przez zakon. Zresztą oni sami chętnie odprawiają rytuały. Wszystko zmieniło się jednak wraz z odkryciem limbo, szczególnie jego związku z ludźmi, z ludzkimi emocjami. Potężna dawka tychże zmieszana z wiedzą z zakresu mrocznych sztuk okazała się najszybszym sposobem na uzyskanie dostępu do tego alternatywnego wymiaru i sił w nim drzemiących. Kwestią czasu było, by rządni władzy złamali wszelkie zasady, by je zdobyć. Weźmy to. No to jeszcze nie wszystko. Już się pułapka. Cztery uderzenia i wtedy możemy atakować. Czy co tutaj więcej nic nie ma? Nie ma więcej nic, okej. O! Damy radę tam wyskoczyć. O kurde. Nie, tędy nie dam rady, muszę iść na koło. To można było użyć szybkie podróże, widzę. A dobra. I teraz tutaj na dół. Może uzyskam jakąś informację do tego, jaki zamek kołowy ustawić, jaki numer na zamku, chociaż tutaj... Okej. O! Jeśli chodzi o całą mapę, to tutaj widzicie, patrzcie, możemy też tu chodzić, więc jeszcze sporo
do odkrycia mamy. Okropność. He took great pride in his work, but not... Z metod, jakich korzysta. Prawdziwa abominacja. Widziałem okropne rzeczy na polach bitew Wielkiej Wojny, ale to mój ojciec był bezwzględny w swoich badaniach. Weźmy tą czachę. Ej, gdzie mnie to przyniosło? A, chyba spadłem stamtąd. No, się chyba nawet niestety nie cofniemy. Dobra, po co tu idę? Deponuj tusz, może być. Mało mamy tego tuszu. Tutaj jeszcze na górę widzę, można wejść chyba. Szkuńwa mać. Spadłem. Chyba o to chodzi, nie? Tu na górze coś jeszcze jest. Notatka. Nawet dwie rzeczy tu mamy. Notatka o wskrzeszeniu golema. Okej, to może się przydać. Notatka mojego ojca o składnikach potrzebnych do reanimacji golema. Aby iskra mogła zapłonąć, potrzebny jest oddech. Aby oddech mógł być złapany, żyły muszą pulsować krwią. Zawsze zaczyna się od krwi. Skupienie jest potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek. Muszę się zaangażować. Cała moja wola musi być skierowana na pojedynczy projekt. Niestety golem będzie musiał zaczekać na razie. Może kiedyś do niego wrócę, gdyż poczynione zostały pewne obiecujące postępy, ale nie teraz, nie gdy Kun Drum jest w kawałkach. Ostatnio dużo pracowałem nad golemem, z każdym dniem staje się on bardziej realny, choć zauważyłem wszystkie bariery, na jakie natrafił von Bothmer. Niektóre przeszkody trzeba będzie pokonać, zanim będę mógł tchnąć w niego trochę życia, a trudno się skupić, gdy na każdym kroku zakąt depcze mi po piętach. Nie podoba mi się to. Marię nalega, żeby to przeforsować. Mam na myśli wniosek o pozwolenie na dziecko. To sprowadza na nas wzrok, na mnie. To ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebuję. Pewnej nocy podczas pracy przyszło mi do głowy pytanie, czy Marii mogłaby znaleźć pocieszenie, gdybym zaprezentował jej golema. Czy to zaspokoiłoby jej potrzebę posiadania dziecka? Nie powiedziałem tego, po prostu pomyślałem.
Dobra, weźmy tą notatkę. Znajdź sposób na dokończenie rytuału. Iskra geniuszu. Iskra geniuszu skradziona z niespokojnego umysłu, który nie mógł przestać wynajdywać nowych rozwiązań. Dało mu to spokój, ale okradło świat z jego talentów. Weźmy to. No, widzicie, jaki mamy postęp tutaj. Znajdź sposób na dokończenie rytuału, porozmawiaj z bremistrzem, znajdź sposób na pokonanie inkwizytora, zbierz i wysłuchaj wszystkie memuary pani Floyd, znajdź brakujące części medalionu, dowiedz się więcej o przeszłości ojca, znajdź wszystkie niezniszczone notatki z dziennika ojca. Dobra, tutaj mamy ogarnięty temat. Koło Kuldrum setki. O! A, widzicie. Będę mógł teraz życie zawitało do domu. O, coś się tu pojawiło. Chyba. Dobra, zaraz, na razie tutaj zbadajmy tą mapę do końca. Tutaj widzicie, przejście jest. Zamknięte. Drewniane serce wołu. Serce drewnianego wołu wykonane na potrzeby rytuałów Ibhun. W starożytnych kulturach drewniane woły były ryte na przywitanie zarówno wiosny, jak i samego życia. Okej. Okay. Fajne serducho. Drewniane. Ej, kurczę, tutaj coś było. Shit, wrócę się chyba. Cholera. A może nie było nic? O matko. Tutaj, a dobra, zróbmy cięcie. Albo dobra, może nie będę robił cięcia. Szybko się tam dostaniemy. Troszkę żeśmy tutaj liznęli teraz gry, że tak powiem. Także spoko. Wybrnąłem z tego momentu, gdzie nie wiedziałem, co zrobić. Na razie jest ok, zobaczymy co dalej. Trafiłem, no nie wierzę. Tu trzeba po prostu zaczekać i tyle. O. No atak, chociaż to też niewiele mi to dało w zasadzie. Dobra. O, tutaj mam jakąś zagadkę z kluczem. W mordę, ja pierciu. Ha! Aha! Tylko ja tutaj nie... O, masz.
Wiesz co, ja mam tutaj... A czego tutaj nie mogę tego założyć? A. Tutaj mogę tylko górę zmieniać, dobra. To tutaj to nic nie da, dopóki nie będziemy mieć tutaj tych pozostałych tarcz. Ale powiem wam szczerze, że jedną znalazłem, więc nie wiem czemu to jest jakby niezałożone. Oto. Ulepszenie Conundrum 1. Dlaczego tego nie mogę założyć? A, wiecie co, wiem dlaczego nie mogę założyć, bo ja muszę tutaj najpierw to, wrócić do kogoś, kto mi to zamontuje. A, okej. Okay. Tak mi się wydaje. Czyli prawdopodobnie muszę wrócić do posiadłości. Dobra. No, sprawdzimy. Wiecie co, kurde, nie wiem czy iść na dołem czy górą. Dobra, może najpierw sprawdzimy górę, a później się wrócę najwyżej. Czekajcie, ja tutaj spróbuję. O, coś tam jest. Spróbujemy to otworzyć. Aha, nie mogę. Nie wiem, w jaki sposób miałbym to niby przekroczyć. O, tysiące mamy teraz. Tylko pytanie właśnie, kto mi to ulepszy teraz. To urządzenie. Strona z dziennika. Przeklęta kobieta ciągle mnie nagabuje o rytuał. Nie mógłbym wyjawić się przed nią konsekwencji, których tak boleśnie doświadczyłem w przeszłości. Nie chcę zaryzykować jej życia, nawet jeżeli miałoby to ją doprowadzić do szaleństwa. Musiałem ukryć tę księgę. Nie jestem z tego dumny. To musiało być zrobione. Musiało. Żal mi jej, ale nie mam, ale mam związane ręce. Nie ma nic, co mógłbym zrobić. To nie jest tak, że mógłbym po prostu pomaszerować do zakonu i z uśmiechem na twarzy poprosić o pozwolenie, prawda? Prawda? No właśnie. Siódma część dziennika ojca znaleziona. Oh shit. Ten też jest odporny? Nie, ten nie jest odporny. Czyli co, ja musimy tutaj... Aha, tam wskoczyć, tak? To czekajcie, wrócę się jeszcze, sprawdzę. Ostatni oddech. Ostatnie umierające tchnienie świętego Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Według jednych umarł za swoje przekonania, wedle innych umarł na próżno. Dobra, załatwmy tych oponentów. Zdobędziemy trochę tuszu.
To jest fajne, że po czterech uderzeniach naładuje nam się strzał, więc warto z tego korzystać. Tym bardziej, że ten strzał jest bardzo mocny. Dobra, gdzie my to... A, tutaj przyszedłem. Mamy skrót. Dobra. Fajnie. Dalej nie wiem, jak to kuźwa rozwiązać. Sprawę z tymi mackami niebieskimi. Nie wiem, czy je nie mam. Aha, tu jest macka, która... A, widzicie. Muszę się nauczyć tego. Dobra, przenieśmy się w tym momencie do tutaj naszej kryjówki, naszej bazy. O! Nie, nie, nie. Utracą tego. To nic, wróćmy się w takim razie do tego. O cholera. Tylko zwróć uwagę, że ja nie mogę się cofnąć. A nie, mogę, mogę, mogę. Dobra. Tylko nie wiem, czy tutaj damy radę wejść. Shit. Tylko tak, tutaj nie damy radę wejść. O, w mordę jeża. Pa. Dobra, zróbmy. Dobra, zróbmy cięcie w ogóle, najlepiej będzie tak. Dobra, jesteśmy już w przedpokoju. Zaraz zobaczymy, czy ktoś nam będzie tutaj w stanie to nasze urządzenie naprawić. Metalowa zębatka, o właśnie. To skomplikowane dla mnie, kid, ale jesteś w luck. Już zadzwoniłem za backup. On czeka na ciebie w laboratorium. O, właśnie, o tym mowa. I do tego, że tu jesteśmy, to ulepszmy tutaj... To ulepszmy raz. Ulepszmy to raz. Dobra. O, wiecie co? Mamy tutaj kogoś, widzicie, w laboratorium. Generalnie chyba sobie zakończymy ten materiał w tym miejscu. Cieszę się, że udało mi się trochę pchnąć grę do przodu, bo w poprzednim odcinku błądziłem. Nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić. Ale tutaj coraz więcej rzeczy wiem. Także myślę, że może przebrniemy przez tą gierkę, bo jest nawet całkiem fajna. Tutaj widzicie, coś chyba jest do zebrania, bo mamy czerwone tło. Tutaj będę musiał wrócić i jeszcze raz... A tuż tu mamy chyba do zebrania. Chociaż cholera go wie. To też było 100% odblokowane kotwice. A kotwice akurat nie to jest łatwa sprawa, bo jest to zaznaczone na mapie. Natomiast te BNP i tusz, no to tutaj z tym jest trochę gorzej już. Ludziska, dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.